Namaste, witajcie na kanale Tomasz Utki Live. To jest program Nadużyń Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Dzisiaj moim gościem jest Gniewomir Skrzysiński. Witam, dzień dobry. Gniewomir jest bardzo niezwykłą osobą, ponieważ jest byłym mnichem, jest biegaczem naturalnym, ekologiem, muzykiem, aktorem, zwycięzcą programu Gotowani. I pełni również funkcję prezesa Stowarzyszenia Sri Chaitanya Sangha w Polsce. Mieszka na wsi pod Krosnem. Mógłbyś coś powiedzieć o tym swoim części, tym fragmencie swojego życia, kiedy byłeś mnichem i tym momencie, kiedy z życia jako mnich wisznoicki w Kostaryce zdecydowałeś się, czy przyszedł ten etap, że podjąłeś decyzję, żeby wrócić do świeckiego życia i mógłbyś coś opowiedzieć o tym? Generalnie mnichem byłem, jakby tak patrząc z perspektywy tejże tradycji, no trochę późno zacząłem być mnichem, można powiedzieć, bo właściwie odwróciłem się trochę kota ogonem, bo najpierw byłem w związku małżeńskim, który w wyniku takich, a nie innych zbiegów okoliczności po prostu życia rozpadł się, więc postanowiłem coś zmienić trochę w życiu, zobaczyć właśnie, jak może życie wyglądać, będąc troszeczkę z dala od świata, żyć nieco w odosobnieniu i poświęcając się jednemu konkretnemu celowi. W tym wypadku, mnicha, jest to życie duchowe i służba tak naprawdę społeczności, do której dany klasztor należy. Myślę, tak jest w każdej tradycji. I tak jak wspominałem, nadarzyła się właśnie taka okazja. Mój mistrz, nauczyciel Swami Tripurari zaproponował, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, a widzę, że mógłbyś rzeczywiście spróbować życia mnicha, to zapraszam Ciebie właśnie do Kalifornii, do Stanów, do klasztoru. Spróbuj się, zobaczysz. Czy ta sytuacja i ta decyzja, bo to w sumie ostatecznie była Twoja decyzja, że się zgodziłeś na tą propozycję, czy to nie jest... teoria mówi, że poszukujemy szczęścia. Tak. Czy to nie była próba poszukiwania szczęścia w jakiś sposób? W związku z tym moje pytanie brzmi, jak być szczęśliwym? Jaka byłaby Twoja recepta, odpowiedź na to pytanie? Jak być szczęśliwym? Co do szczęścia, to myślę, że świadomie bądź nieświadomie każdego ranka budzimy się, licząc, że będziemy szczęśliwi. I tak naprawdę całe życie poszukujemy szczęścia. I ze szczęściem jest tak, że to są jakieś ułamki sekundy, które sprawiają, że chce nam się dalej żyć po to, żeby znów tych ulotnych chwil móc doświadczyć. I teraz jakby cała zabawa polega na tym, żeby obserwować siebie i patrzeć na te sytuacje i właśnie te sekundy, te ulotne chwile, w których odczuwamy szczęście, badać je, czym one są, kiedy się pojawiają, no i próbować je replikować. Tym sposobem starać się dążyć do tak zwanego szczęścia permanentnego, które jednak wydaje się, że w tym świecie tak zwany US-padole chyba się nie wydarza. Stąd jakby poszukiwanie szczęścia, patrząc tak z mojej perspektywy, to jednak też jest związane właśnie z poszukiwaniem duchowości. Że kiedy widzisz, że ten świat, powiedzmy, materii, pomimo tego, że nie wiem, że dziś mam jakąś zabawkę, którą strasznie chciałem mieć, a później okazuje, że jej nie mam, bo ktoś mi ją zabrał. Przez chwilę byłem szczęśliwy, później jestem bardziej nieszczęśliwy, niż zanim ją miałem. I jakby taka sytuacja chociażby pokazuje to, że w tym świecie trudno jest być szczęśliwym w sposób trwały, w taki, w którym czujesz tą satysfakcję na tyle, ile to możliwe przez cały czas, to zaczynasz właśnie poszukiwać czegoś więcej i skłaniasz się ku duchowości, tak? Bardziej zagłębiasz się w siebie, w jaźń. I ja tam upatruję tego źródła szczęścia, tego rezerwuaru szczęścia, z którego później czerpiąc mogę przekładać też na bycie szczęśliwym w świecie materialnym poniekąd, gdzie
staram się cieszyć każdą chwilą, po prostu, która mnie tutaj spotyka. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z tobą, jestem z państwem, możemy porozmawiać o naprawdę, uważam, fajnych, wartościowych tematach, o których powinno się mówić, rozmawiać codziennie i przy każdej okoliczności. I właśnie szukać szczęścia w małych rzeczach. To czym jest duchowość? Jakbyś zdefiniował duchowość w tym kontekście, który przed chwilą, przed chwileczką skończonej wypowiedzi? Oj, to jest, uważam, no czuję, że jest to bardzo rozległy temat. Jak sam zresztą wiesz, no, podparty setkami, tysiącami stron Vedanty, Upanishadów i czy też innych po prostu pism religijnych, które starają się dociekać o duchowości. Ale tak jakby w takim chyba największym skrócie, to duchowość dla mnie to jest coś, co jest ponad religią, ponad rytuałem, ponad wiarą i ponad rutyną. Duchowość to jest coś bardzo dynamicznego, coś, co zdajemy się odczuwać, mimo tego, że jakby poprzez materialne zmysły jest nieodczuwalne, ale to jest tak silny bodziec, to jest taka ogromna energia, że nawet materialne ciało, zmysły są w stanie gdzieś chociaż po części dotknąć tej sfery, przez co to się później przejawia w naszych życiach. A duchowość, no, dla mnie duchowość, jeżeli miałbym to tak skwitować i jaki jest sen moich duchowych rozważań i jakiś tam dysput, tak troszeczkę otworzę swoje serce, to jest po prostu, to są zielone wzgórza, trochę porośnięte drzewami mango, bananowca, wypełnione krowami, bawiącymi się tam chłopcami, pasterzami, spośród których jest po prostu absolut. Absolut, który sam zapomina o tym, że jest absolutem i czerpie z tego niesamowitą radość. I to jest gdzieś moja duchowość, której pragnę, którą zgłębiam i która wydaje mi się tak niesamowita i odległa, że aż bardziej przyjazna niż jakakolwiek inna. No, tutaj rozmawialiśmy wcześniej, że byłeś przez pewien okres swojego życia wisznickim mnichem na farmie czy w klasztorze jogi na Kostaryce. Skąd w ogóle takie zainteresowanie akurat takiego rodzaju duchowością, no dość egzotyczną jak na polskie warunki? Czy ze mną to wyglądało tak, że właściwie już można powiedzieć od najmłodszych lat dociekałem. Już po stołówce sam czytałem na własną rękę Biblię i jak ją sam czytałem, to czułem, że ją rozumiem i że wiem, o co tam chodzi. I później trafiałem, no nie wiem, na kazanie albo na lekcje religii, chociażby w podstawówce i totalnie nie zgadzało mi się to z tym, co przeczytałem i z wizją jakoś Boga, absolutu, która tam była, a która była prezentowana po prostu poprzez no, Kościół katolicki, tę kulturę, gdzieś tam religię, w której siłą rzeczy się wychowałem. I pamiętam, że już właśnie od dziecka zadawałem księżom trudne pytania, na które kończyło się, no wiesz, Gniewomir? Nie wiem. I to było dla mnie bardzo irytujące i frustrujące, że tak naprawdę odpowiedź jest tutaj, ja mu ją przedstawiam, on mówi, że to nie może być tak, bo musi być tak i śmak i koniec końców on sam nie wiedział, co powiedział i nie wiedział, co mi powiedzieć, mówiąc właśnie w ten sposób, że nie wie. I w momencie, kiedy jesteś dociekliwy i chcesz czegoś więcej niż po prostu taką codzienną religijność, z całym szacunkiem oczywiście dla osób, którym taka religijność odpowiada, to jest ok, jeżeli im to pasuje i to wystarcza. Niemniej dla mnie było to trochę za mało. Po prostu potrzebowałem czegoś więcej, żeby chociaż trochę spróbować zrozumieć naturę tego świata, albo od tego zacząć i dlaczego on tak funkcjonuje i tak naprawdę kto za tym wszystkim stoi. Bo Bóg, który po prostu ma siwą brodę i wygląda jak starzec, jakoś nie bardzo mi pasował i jakby przebijając przez te meandry moich po prostu poszukiwań no dotarłem do filozofii wschodu i tam po prostu czytając to i później konfrontując to, co przeczytałem z ludźmi, którzy o tym mówili, czyli poniekąd byli żywymi księgami, które ja wcześniej czytałem, poczułem i tak zaczęło to ze mną rezonować no i zacząłem po prostu to bardziej zgłębiać. Właśnie filozofia wschodu, zwłaszcza Gaudiya Vishnu, jest mi tak bliski. Pomimo tego, że tak jakby i kulturowo, i kilometrażowo bardzo odległy naszej kulturze.
Czy stąd twój potem późniejszy pobyt w klasztorze, powrót do Polski i jak później w tym kontekście twoja działalność w Polsce miała miejsce? No bo w tej chwili jesteś prezesem Stowarzyszenia Czytania Sangha w Polsce, co jest nie wiem, reprezentacją tego stowarzyszenia, które założył Swami Tripurari w Stanach Zjednoczonych, jako organizacja matka, jeśli to można tak powiedzieć, więc skąd ta droga, jak później ta droga wyglądała, że powstała taka grupa osób i pełnisz funkcję prezesa i jak wygląda twoja działalność jako takiego właśnie prezesa tutaj na terenie Polski? Generalnie Swamiego spotkałem pierwszy raz w Polsce. To było kilkanaście lat temu już. I Swami od praktycznie co rok, tam były jakieś przerwy, przylatywał tutaj do nas. Inspirował, nadal inspiruje. I gdzieś po prostu jego takim celem jest jak najwięcej nas nauczyć, przekazać nam właśnie Gaudiya Vedanty, tego spojrzenia Wisznuitów na absolut, na taką właśnie bardzo głęboką duchowość. I jak już tu powróciłem z powrotem do Polski, no to było tak, że była gromadka ludzi, do których Swami przyjeżdżał i żeby to jakoś tak nawet od takiej strony organizacyjnej, formalno-prawnej móc organizować, potrzebowaliśmy takiego tworu, jakim jest stowarzyszenie, więc żeby właśnie od tej strony być, jak się mówi, przejrzystym, transparentnym w działaniach, to między innymi dlatego właśnie powołaliśmy stowarzyszenie, żeby z Wami mógł tutaj przyjeżdżać, żeby książki mogły być wydawane i żeby coś się działo w kontekście jakby pokazywania ludziom tej kultury wisznuickiej, a bardziej filozofii, w taki sposób, w jaki z Wami to widzi, a on po prostu prezentuje tą kulturę w odniesieniu do tych czasów. To jest takie bardzo akuratne, bardzo na teraz, a przy okazji wybiegające w przyszłość z uwzględnieniem świata nauki, I tego wszystkiego, co po prostu w tym świecie się wydarza, nie w oderwaniu od rzeczywistości. A co konkretnie robicie jako stowarzyszenie w tej chwili? Czy jakie macie plany na najbliższy czas? Wiadomo, stowarzyszenie jest to działalność na zasadach wolontariatu. Każdy z nas ma mnóstwo obowiązków na co dzień naszym największym problemem jest to, że jesteśmy rozsiani po całym kraju. I część jest tu, część jest tam. I gdybyśmy byli w jednym miejscu, to tych działań byłoby powiedzmy pewnie więcej. Natomiast jakby naszym głównym działaniem to jest coroczna organizacja, nazywamy to Festiwalem Kultury Wisznuickiej, na który przyjść może każdy. Każdy może posłuchać, każdy może uczestniczyć. Po prostu spotykamy się w jednym miejscu, są wykłady. Można spędzić czas ze Swami, po prostu posłuchać, można powiedzieć, dotknąć tej duchowości, taka duchowość na wyciągnięcie ręki, duchowość, która w taki głęboki i bardzo intelektualny sposób jest dziś przekazywana współczesnemu człowiekowi. Można znaleźć informacje na ten temat, jakby ktoś był zainteresowany, jakaś strona internetowa? Tak, nasze stowarzyszenie ma stronę internetową i to jest scsangha.com. Przez GHA. Tak, sangha. SCSangha.pl. I też macie drugą stronę, jest swamitripurari pisane razem.pl. Czy tam też jest jakiś link do strony stowarzyszenia, informacje o festiwalu, coś się pojawia? Tak, informacje o festiwalu oczywiście są tam też zamieszczane. I ten festiwal jest, jeśli dobrze pamiętam, we okolicach wakacji, czyli jakiś lipiec? Tak, tak. Co roku staramy się ten festiwal organizować właśnie w okolicach wakacji, tak żeby studenci mogli spokojnie do nas dotrzeć, spędzić powiedzmy kilka dni ze Swami i z osobami, które interesują się filozofią i życiem duchowym. Jak wygląda w takim razie, bo tak, rozmawialiśmy wcześniej, jesteś zabiegany, jesteś biznesmenem, prowadzisz, jesteś sportowcem, jesteś aktorem, jesteś muzykiem. Jak wygląda taki twój typowy dzień? Jak to wszystko sobie, wiesz, godzisz w takim, w co dzień? Żeby to jakoś poukładać. No. Dość często jest tak, że po prostu wstaję w okolicach godziny powiedzmy 6, 7, zwłaszcza zimą, kiedy późno wstaje słońce, to trudno jest jakoś wcześniej wstać. Tym bardziej, że ja bardzo lubię słońce i ono gdzieś tam dodatkowo pobudza mnie do życia. I taki dzień powiedzmy wygląda w ten sposób, że dość często biorę naszego psa, znajdę, którą zaadoptowaliśmy, Syberiana. No i z racji tego, że ten pies potrzebuje
biegowego spaceru, no to po prostu idziemy w teren i biegamy sobie tam, nie wiem, 5-10 kilometrów, wracam do domu, biorę prysznic, siadam, medytuję. Zwłaszcza po bieganiu jest to dla mnie dobre, bo idę i czyszczę po prostu głowę, czyszczę umysł i wtedy nie ma jakichś zbędnych myśli, a te, które są, jakieś inspiracje się pojawiają, to po prostu jak biegam z telefonem, nagrywam na dyktafon i one sobie później czekają i mogę po prostu do nich wrócić, odtworzyć, nad nimi popracować, ale jak już wracam, prysznic i siadam do medytacji, wtedy mam na tyle, ile to możliwe w moim przypadku, spokojny umysł. Skupiam się około godziny, medytuję. Jest to głównie mantra, medytacja. No i co? No później jakieś śniadanie, biuro. A że biuro mam w domu, więc nie muszę jakoś specjalnie daleko jechać. Ogarniam, jak to się mówi, sprawy firmowe. Czy nie spóźniasz się do pracy? Nie, no staram się nie spóźniać do pracy, tak. Nie podbijam karty na zakładzie. Z racji tego, że żona pracuje jakieś 17 kilometrów od domu, no to obowiązki gotowania i prowadzenia domu gdzieś też na mnie spadają. Nie narzekam, lubię gotować, więc jest okej. No i tak naprawdę w międzyczasie tak zwanym, no to staram się poczytać i posłuchać jakichś wykładów. W międzyczasie tak zwanym znowu nagrywam jakieś materiały, czy to na vloga, czy piszę na vloga, czy też jakiś materiał pod kątem edukacji, bo nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale właśnie sprzedaję ukulele, gram na ukulele i przy okazji też staram się edukować ludzi, jak grać na tym instrumencie, bo to jest gdzieś kolejny przyczynek do tego, żeby być szczęśliwym. To jest instrument wesołych ludzi, tak? Hawajczyków, którym uśmiech z twarzy praktycznie nie schodzi. Zawsze są radośni, ciepli i otwarci i widzę, że ten instrument, ta mała skacząca pchełka, bo ukulele na polskie to tyle znaczy, ma ogromny wpływ na naszych rodaków, co mnie bardzo cieszy, ponieważ ludzie zaczynają grać, tak powiedzmy, no nie, wcześniej jedyna styczność z jakimś instrumentem, tak standardowo to był flet prosty i cymbałki w podstawówce, no i później tyle, jeżeli chodzi o naszą edukację muzyczną, a teraz po prostu ludzie sami z siebie kupują ukulele, uczą się grać, spotykają, muzykują, kolędują i to jest naprawdę super, bo dzięki temu ja też czuję się gdzieś spełniony, bo mogę im coś fajnego dać, nauczyć ich grać w taki sposób, że no nie musimy być face to face, po prostu nagrywam to, wrzucam gdzieś w serwis, w świat i oni mogą to odtwarzać, uczyć się o każdej porze dnia i nocy, przez co też zmieniają rzeczywistość wokół siebie, prawda? To jest dla mnie ważne i to mnie bardzo cieszy. No, bo to ukulele w ogóle jest coś, to jest ciekawy też wątek, bo to jest stosunkowo dość prosta jest nauka gry. W związku z tym jakby łatwość dostępu dla kogoś, kto nie jest bardzo wykształcony muzycznie albo nie ma jakiegoś zacięcia, nie musi spędzić pół roku albo więcej, żeby zagrać jakieś podstawowe cokolwiek. Także daje to dużo radości. Czy coś udzielasz się gdzieś w jakichś grupach, stowarzyszeniach, nie wiem, klubach takich ludzi grających na ukulele właśnie? Coś takiego? Jest coś takiego w Polsce? Znaczy generalnie w Polsce to wygląda w ten sposób, że pozawiązywały się frakcje tak zwane. Frakcje, tak. Znowu podzieliliśmy się na prawą i lewą stronę. Ale to tak? Są takie bardzo pozytywne frakcje, ponieważ zasadza się to na tym, że załóżmy jest Warszawa i ludzie zbierają się z Warszawy i okolic w jakimś miejscu i wspólnie muzykują. Urządzają warsztaty i później robią tak zwane open mic'i. W tym się wspierają nawzajem, wymieniają doświadczeniami, uczą nawzajem, więc jakby te frakcje w tym wypadku to coś bardzo pozytywnego. W żaden sposób nie jest to jakiś negatywny podział dobry, tym bardziej, że czasami zdarza się tak, że załóżmy frakcja warszawska konkuruje z frakcją krakowską. A to nie jest tak, że jest podział w oparciu, że ja używam soprano, a ty tenor, koncert, to jest rozmiary, to są nazwy dla tych, kto nie wiedzą, to są rozmiary ukulele, tak. W związku z tym ja gram na soprano, a ty na rozmiarze koncert, w związku z tym ja cię nie lubię. W ogóle tutaj nie ma takiej dyskryminacji, nie ma czegoś takiego. Co więcej, jak tak poczytać fora amerykańskie i spojrzę też, jak to się pomału w Polsce zaczyna dziać. Z gitarzystami jest tak, że powiedzmy jest jeden gitarzysta, gdzieś jest jakiś lokal, prawda? Siedzą przy kawie, przy drinku, przy czymkolwiek. Jeden gra na gitarze w jednym kącie, drugi w kącie i nie ma jakiegoś takiego naturalnego odruchu, żeby się spotkać i razem pomuzykować. A w przeciwieństwie do ludzi z ukulele, to od razu jak widzi drugą osobę z ukulele, to cześć, cześć, od razu siedzą, grają, ktoś znowu przychodzi. No, takie doświadczenie miałem chociażby
jak właśnie byliśmy w tym roku w Kostaryce i tam sporo podróżowaliśmy autobusami, stopami, różnie to bywało. No i pewnego razu wylądowaliśmy na kwaterze u Amerykanina, który ożenił się z Kostarykanką. Po prostu przygarnął nas na noc, co było bardzo miłe z jego strony. I się okazało, że tam przygarnął też innych, ale to też byli jego znajomi z Ameryki. I właśnie wstaliśmy rano, tam gadka szmatka, sobie rozmawiamy o tym, o tamtym, no i tam wyszło na to, że ja gram na ukulele i jedna z tych Amerykanek też grała na ukulele. Przyniosła swoje ukulele, ja wziąłem swoje i zaczęliśmy wspólnie muzykować i zaczęła śpiewać jakieś lokalne, takie stare pieśni amerykańskie. Nie było to country, ale to były takie... farmerskie. Tak, takie farmerskie, takie ich po prostu pieśni. Ale nie indiańskie, takie w sensie... Nie, ale takie no, amerykańskie, nie indiańskie, ale takie ich... ludowe, nazwijmy to w pewnym sensie, i to było niesamowite, i zaczęła je śpiewać i to ukulele, więc to jest dlatego fajny instrument, że bardzo szybko ludzie się odnajdują i łatwiej jest przełamać barierę niż w przypadku innych instrumentów. No jak widzi skrzypaczkę, to niekoniecznie musi od razu chcieć do siebie podejść, a ja po prostu czasami idę po mieście i widzę kogoś z pokrowcem, który wiem, że tam jest ukulele, to podejdę prędzej do niego, zagadam i też widzę, że to w drugą stronę działa. Więc to jest coś fajnego, że to zmienia się, dzięki temu zmienia się mentalność Polaków, bardziej się otwieramy, stajemy się bardziej kolorowi, uśmiechnięci i mam nadzieję, przez to bardziej radośni i szczęśliwi. No, bo to muzyka zawsze łagodzi obyczaje, więc z tym zawsze śpiewanie chyba było zawsze taką naturalną czynnością dla społeczności ludzkich, że się tam spotykano, zbierano przy kominku czy przy ognisku wieczorem, tak. W grupie sąsiadów na wsi, czy rodzinnie i zawsze tam ktoś coś zaśpiewał. Czy też sięgając nawet do takich mniej przyjemnych czasów, gdzie kwitło niewolnictwo, były plantacje, no i później ci ludzie jako w jakiś sposób odreagowywali poprzez po prostu muzykę, łącząc się wspólnie i powstawały niesamowite pieśni. Dla nich pieśni o wyzwolenie w pewnym sensie. No a jak mamy wyzwolenie, no to być może takie stąd twoje zainteresowanie właśnie tym instrumentem, bo wyzwolenie jest jednym z elementów jakby myśli tej wschodniej. Mm-hmm. Mam na myśli mokrze, to tak. Taki trochę może zbyt daleko idące porównanie, ale może coś w tym jest. Znaczy, ja to tak patrzę na wyzwolenie w takim sensie, że nie postrzegam świata jako czegoś złego. Postrzegam świat jako, ktoś to kiedyś fajnie przyrównał, jako paletę kolorów, paletę barw, z gotowym pędzlem i teraz tylko gdzieś tam z moją wolą i pragnieniem do tego, żeby skorzystać z tego, co tutaj jest nam dane w taki pozytywny, twórczy sposób, więc ja tu się nie czuję więźniem jakoś, nie mam takiej potrzeby po prostu ucieczki z tego świata, ale właśnie dlatego, że na tyle, ile ja to rozumiem, wiem mniej więcej jak ten świat działa i wiem, jaki jest ten mój duchowy ideał i pomimo tego, że tutaj jestem, to wiedząc o tym duchowym ideale, który tak naprawdę napędza moje życie, czuję się tutaj dobrze. I dla mnie to w pewnym sensie jest wyzwolenie, że nie czekam na nie, że po prostu kiedy to ciało umrze, zostanie spalone i wtedy jest szansa na tą mokrze, na to wyzwolenie, tylko po prostu na wyzwolenie się z pewnych konwenansów i teorii, które wiążą mnie przed tym, żeby po prostu być szczęśliwym tu i teraz, z poszanowaniem innych, samego siebie i w odniesieniu do duchowości i absolutu. Czy to też jest odpowiedź na moje pytanie, jak być szczęśliwym? Tak troszkę inaczej, w inny sposób. Tak. Jakieś plany na najbliższy czas? Coś twoje prywatne, czy jakieś inne biznesowe lub jako prezes stowarzyszenia? Jakiś projekt duży, większy? Znaczy, planów to osobiście mam mnóstwo. Jeżeli chodzi o stowarzyszenie, do tamtych może później przejdziemy, to marzy mi się, żebyśmy zaczęli po prostu działać bardziej lokalnie, czyli po prostu nie, że od festiwalu do festiwalu, w którym mamy konkretnego gościa i konkretny program, tylko po prostu, żeby wyjść do ludzi i dzielić się z nimi tym naszym postrzeganiem tej duchowości, która gdzieś tam wynika z tej estetyki Gaudia Wisznuizmu, bo naprawdę to jest radosna, przyjemna duchowość, taka, jak to nazywam, user-friendly. Tylko czasami przez niektórych jest przedstawiana jako coś, co po prostu jest zbiorem pewnych dogmatów, ograniczeń i pomimo tego, że bardzo atrakcyjna, to gdzie zaczyna się
zaczynają się schody wtedy, kiedy ktoś ci mówi, że nie możesz tego i siamtego, a nie wytłumaczy ci dlaczego. I na przykład, nie wiem, prosta rzecz, jak się pytają mnie, dlaczego, jak można nie pić alkoholu? Ja mówię, no można nie pić. Ja nie piję dlatego, bo lubię być świadomym. Wiem, że alkohol czy jakakolwiek inna używka sprawia, że no moja percepcja jest zaburzona, tak? Moje zmysły działają inaczej niż jak bez tych substancji. I jeżeli rzeczywiście jestem szczery w poszukiwaniu tego prawdziwego szczęścia, nie tego ulotnego, które pojawia się z dostarczonym procentem i znika potem, jak ten procent wyparuje, tego złudnego szczęścia, no to im bardziej jestem jakby tu i teraz, właśnie bez tych sztucznych wspomagaczy, tych bodźców, tym bliżej tego jestem. Stąd po prostu jest taka moja odpowiedź. No, nie piję, nie dlatego, że ktoś mi zabronił, tylko to jest moja świadoma decyzja, bo widzę, jak alkohol wpływa. Już pomijam po prostu jakby skutki zdrowotne, ale chodzi o świadomość. No i tak jest ze wszystkim innym, jakby z tymi innymi zasadami, których czasami ludzi po prostu spinają i hamują przed tym, żeby rzeczywiście chociaż spróbować dotknąć tej duchowości, niezależnie jak ją nazwiemy. Dodatecznie są po prostu zasady po prostu ludzi, zasady przedstawione jako zasady dla zasad, ludzi odstraszają zamiast ich zachęcić. Znaczy można by powiedzieć, że jakby joga jest eksperymentalna, to oznacza, że musimy poszukiwać jakiejś odpowiedzi na pytania, czy też patrzeć, jak my reagujemy na różne instrukcje czy informacje, a nie jest dogmatyczna, że musimy się zgodzić albo nie i jak się zgadzamy, to jesteśmy pobłogosławieni, a jak się nie zgadzamy, to jesteśmy przeklęci. No dokładnie tak. No, dość często jest tak, wydaje mi się, że znaczy, wiadomo, istota ludzka zawsze lubi wszystko jak najmniejszym nakładem siły po prostu iść na łatwiznę. I w momencie, kiedy masz gotową receptę na szczęśliwość, na osiągnięcie mokszy czy czegokolwiek innego, no to myślisz, że jak się tylko do tego zaaplikujesz, to już po prostu wszystko. No nie? Tak jak powiedzmy w przypadku gdzieś tego naszego nurtu. Będziesz tyle a tyle intonował rund mantry, będziesz tyle i tyle czytał, to po prostu w tym życiu dosiągniesz wyzwolenia, zbawienia, nie wiem, czegokolwiek innego. No nie, no tak to nie działa. No po prostu joga daje pewne wytyczne. Ona próbuje nakreślić pewien świat, który i tak koniec końców jest subiektywny. Więc to, jak ty to zaaplikujesz, dlatego tak ważne jest mieć przewodnika, który znając ciebie i znając tą ścieżkę, który jest znacznie wyżej niż ty, będzie ci w stanie doradzić, ale on też się nie powie dogmatycznie, rób tak, a tak, bo ja ci tak każę. On będzie badał, prawdziwy mistrz będzie badał twoją reakcję, będzie cię sprawdzał. Jeżeli coś nie działa, ty idziesz do niego, mówisz, nie działa. Mówi, dobra, to spróbujmy tak. I dlatego joga to jest coś bardzo dynamicznego. To jest proces, który tak naprawdę nie jest procesem, bo słowo proces mi się trochę źle kojarzy. Właśnie to jest tak, no, że nie ma zaczynam słowa tu jakiegoś i kończę tam. Więc to jest fascynujące. Tak może naprawdę. Lepiej to nazywać drogą, którą trzeba przejść i nie wiem, jeżeli jesteśmy teraz w Warszawie i chcemy dojść do Krosna, no to możemy iść przez Lublin, ale możemy iść przez Szczecin, kilka, nie? Tak, dokładnie, mamy kilka różnych opcji, żeby dotrzeć teoretycznie do samego miejsca. No także nie ma tutaj jakby jednej słusznej drogi akurat przez Radom, tak. Tylko każdy może jakoś inaczej z różnych powodów, bo nie wiem, w Radomie są duże góry, a ja się słabo czuję w górach, bo mam problemy z ciśnieniem, więc muszę iść przez niziny i doliny, więc pójdę dookoła. No dokładnie. Ale ważne, żeby do celu. No dobrze, dziękuję bardzo za fantastyczną rozmowę. Moim gościem był Gniewomir Krzysiński, bloger, były mnich, biegarz naturalny, weganin, mieszkaniec wsi, aktor, muzyk, mówca, prezes Stowarzyszenia Czytania Sęga w Polsce. To był program Na Drzwi Gangesu. Ja mam na imię Krishna Kirtan. Proszę o szerowanie tego filmu do wszystkich znajomych. Do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe. Inspirujące rozmowy, ciekawi ludzie, niesamowici goście. Zapraszam Was serdecznie do oglądania mojej telewizji. Ja nazywam się Tomasz Słodki, a jeśli chcecie otrzymywać powiadomienia, to subskrybujcie nas na YouTubie i polubcie na innych kanałach w mediach społecznościowych. Dzięki i do zobaczenia.